Siema, siema, ja tutaj bez żadnego trybu, bez żadnej nominacji, po prostu przyłączam się do akcji. Wy też się przyłączcie, link w opisie, a teraz ku waszej atrakcji. Może niektórzy się zdziwią, a ci co mnie znają, to pewnie się nie zdziwią. Lecimy. Hot 16 Challenge. Chciałem być raperem, a zostałem reżyserem i wchodzę na teren. Hot 16 Challenge. Sequel, choć dla mnie to jest niemal jak prequel. 98 był to rok, do hip-hopu wielki krok. Jak to reżyser raperem? Tak to. Skoro raperem może być aktor ze spalonego, nie z zamkniętego teatru. Zamknięte teatry, zamknięte kina. Zamiast więc filmu do was nawijam. Pytają mnie, czy siedzę w domu. Raper, reżyser, freelancer, ziomuś. Zazwyczaj w domu, poza tym kiedy jestem na planie, ale to dzisiaj jest zakazane. Chyba, że jesteś niewolski wega, ten od polityki, wspólnej tu Polski. Nam dziś potrzeba dość polityki. Dość polityki. Potrzeba nam wspólnoty. Tak jak ta akcja jest wspólnotą. Skoro to Hot 16-2, to teraz jeszcze druga 16-ka. To będzie też druga zwrotka. Jeszcze jedna 16-ka. Lecimy. Miałem kiedyś inną maskę, teraz mam taką maskę i nawijam tę 16-kę, choć mam astmę, a więc nie noszę żadnej maski. Bardzo proszę o oklaski, wysłuchanie tej 16-ki, ta. Ula Boga, pandemia, wirus, trwoga. Miałem kiedyś rap bloga i alter ego. Dzięki temu poznałem Boga, to coming out Nemezisego. Za to mogę dostać knockout, au. Dlatego, że zdisowałem tam Rahima i ciężko mi się to wspomina. Raz, to nie było fajne. Dwa, miałem depre, chciałem skończyć ze swoim life'em. Lecę rymami po omacku, jakbym pisał braille'em. Kojarz mnie z filmami, a nie freestyle'em. Przez te wszystkie lata, w dwóch światach, czyli mama, tata, boki, szatan. Taka filmografia, wcześniej krótka i taka i utopiec. Operacja Jasnowidz to nie koniec. Pół godziny 8-9 z greenem. Nie spodziewałeś się, ziom, że to nawinem. Inne 8-9 to moje pokolenie. Tam mes pomógł złożyć ze zdjęć ludzi, to filmowe istnienie. Rap i film we mnie drzemie, jakbym był X-Menem, Hulkiem. Podejmuję walkę o połączenie pasji. A Pielgrzym to ostatni film, ale nie na ostatniej stacji tej pielgrzymki. A to ostatni mój rym tej rozkminki. Elo, pozdro, przyłączaj się do akcji. A teraz moje nominacje. Ponieważ to był sequel, dwie 16-ki, to i też dwa razy nominacje. Najpierw branżowe, filmowe. Nominuję wszystkich filmowców. Przede wszystkim Krzysztof Skonieczny jako reżyser Ślepnąc od świateł, ale także od twórca roli Pioruna. Piorun już nagrał, a teraz czekam na Krzysztofa, a nie twoje alter ego w postaci Pioruna, tak jak moje kiedyś Nemezisego, tylko teraz Krzysztof Skonieczny MC. Jedziesz, tak samo Janka Komasę. Ostatnio dwa niesamowite, świetne filmy. Pociśniesz to, ziom. Wojtka Kusia, który robi filmy dokumentalne z Czesławem Mozilem. Może nagracie coś razem. Green już był nominowany jako raper, a niech będzie razem z Bolanem jako aktor. Zagraliście u mnie w 8-9, nawincie coś razem. Marcin Łucza, główna rola w 8-9, też tak twórca teatru improwizowanego. Aktor, dajesz, nagrasz coś na pewno. A teraz z poprzedniego wcielenia, oczywiście EUTZ, moich ziomów z pamiętnego składu Triada OTP, czyli w zasadzie skład Triada OTP, może po prostu nominuję. Myślę, że znowu możecie wrócić do rapu, tak jak to ja zrobiłem właśnie. A także no przede wszystkim też mojego zioma, który uczył mnie flow, czyli Matę, ale tego łódzkiego Matę, tego starego, prawdziwego Matę, 8-2 rocznik, z EUTZ, z obecnego składu Wybudzeni, czyli Mateusz. Nagracie coś, wierzę. No i Zoraka, który kmini teraz sporo z teatrem, więc znów jest link z moją branżą. NTK, Clifforda, Mateusza, resztę. Rebela z VDMC i Dużego Tatę. Ktoś w ogóle jeszcze pamięta te czasy? Słuchajcie, no jak nie pamiętacie, to czekajcie na mój debiut. Scenariusz piszę, będzie o latach 90. o początkach hip-hopu. Łodzi, mam nadzieję. Trzymajcie się. Aha, jeszcze może ktoś z zagranicy. Nie będzie. Pocahontas ze Śląska. Mężykiem, ją mężykiem. Luz. No, także czekajcie na jakieś moje filmy. Jesteśmy w kontakcie. Aha, no i akcja. Link w opisie. Płacajcie hajsiwo. Siema. Yo. Hello.